Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w takim specjalnym nagraniu. Nagranie wyszło dość spontanicznie, ponieważ chciałbym Was tutaj poinformować, że postanowiłem podjąć pewne kroki w związku z tymi wydarzeniami, które mają niebawem nastąpić, bo tak naprawdę zostało nam parę miesięcy takiego względnego spokoju. Parę miesięcy do oświetlenia sumień. Jak wiecie, po oświetleniu sumień będzie czas taki chwilowego spokoju, a potem ten czas jakby właśnie związany z działaniami wojennymi. Dlaczego mówię, że zostało tutaj tyle czasu, że zostało kilka miesięcy? Mianowicie wynika to, jeżeli ktoś chce się tutaj upewnić, wynika to z kilku przynajmniej przekazów. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Dosłownie parę dni temu ukazały się przekazy z grudnia 2022. Część tych przekazów publikuję też tutaj na moich innych kanałach. Warto się zapoznać. Są tam naprawdę informacje bardzo konkretne. I zostało nam parę miesięcy. Dosłownie parę miesięcy. Kochani, ale oświetlenie sumień to jest jedna rzecz, ale kończy się czas miłosierdzia, który tutaj wyprosiła u Boga Ojca Maryja. Ten czas był to czas trzyletni, liczony od połowy 2020 roku. I właśnie mniej więcej 15 sierpnia 2023 ten czas upływa i po prostu zacznie się stopniowe działanie sprawiedliwości Bożej, tak? Będą powoli różne kataklizmy następowały na całej ziemi, różne zdarzenia właśnie te apokaliptyczne. Co ciekawe, pojawiła się informacja w jednym z przekazów, że czas prześladowań, czas działania uzurpatora, który będzie tym fałszywym Mesjaszem, będzie trwał ten czas kilka lat. To jest dosyć też jakby może być przerażające dla niektórych ludzi. Jest to czas dosyć podawany w przekazach krótki, ale jest to jednak długi okres czasu. Może się to jeszcze wszystko zmienić. Może być tak, że ten przekaz był jakby publikowany na tę chwilę obecną, a ten po prostu czas tego działania tego człowieka będzie krótszy na przykład, tak? No ale tak czy owak te wydarzenia muszą nastąpić. Słuchajcie, ja muszę podjąć pewne kroki, pewne działania niebawem. Za jakiś czas dowiecie się, dlaczego pewne kroki tutaj musiałem podjąć, dlaczego musiałem działać. Jest parę osób na kanale, które domyślają się, co tutaj zamierzam zrobić. Mam parę pomysłów, które chciałbym zrealizować. Niebawem podam Wam informacje. Będę potrzebował oczywiście wsparcia Was, tutaj osób modlących się, bo naprawdę będzie bardzo potrzebne wsparcie, jak również wsparcie doraźne. Jeżeli ktoś będzie chciał bardziej zadziałać, będzie oczywiście miał taką możliwość, tak mogę powiedzieć. Ale zanim się dowiecie, jakie tutaj będą kroki podjęte, to chciałbym Was prosić, jeżeli ktoś z Was ma pomysł, jak można skłonić większą ilość ludzi do modlitw, jak można zmienić pewne decyzje władz kościelnych odnośnie tutaj intronizacji tej wsi w Odzinie, tak aby więcej ludzi się dowiedziało o tym, że Jezus jest królem Polski, jak tutaj można to zmienić, jak można przekonać kapłanów, aby zorganizowali stałe modlitwy o Polskę. Jeżeli macie jakiś pomysł w tym kierunku, może jakiś po prostu też jakąś macie wizję, jak można by podziałać ogólnopolsko, tak, żeby jak najwięcej ludzi włączyć w tą regularną naszą modlitwę. Jeżeli macie jakiś pomysł, bardzo proszę o kontakt mailowy. Możecie mi napisać na Facebooku, albo możecie mi napisać na maila.
Wszystkie linki są dostępne w tym nagraniu. Słuchajcie, zostało parę miesięcy. Musimy działać. Bardzo z całego serca Wam dziękuję. Z całego serca jeszcze raz Wam dziękuję za to, że codziennie jesteście i codziennie się modlicie. Bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne i bez Was nie byłoby tego dzieła, kochani, tak? Bardzo Was więc tutaj proszę o stałe modlitwy, o zapraszanie jak największej ilości osób. Prawdopodobnie to nagranie zobaczy tutaj większa ilość osób spoza kanału. Wiele razy jest tak, że powiem tak, filmy mają po 1500 na przykład wyświetleń, 2000, a stała liczba osób modlących się na kanale, które piszą te komentarze z własnym imieniem, to jest 500-600 osób, więc te osoby, które oglądają to wideo teraz, bardzo Was z całego serca proszę o to, abyście zasubskrybowali ten kanał i żebyście codziennie modlili się z nami. Modlili się o błogosławieństwo dla Polski, kochani, tak? Bardzo, bardzo Was o to proszę. Będą też drobne zmiany tutaj na tym kanale z woli Boga Ojca. Dowiecie się też o tym niedługo, bo jest parę spraw jakby skumulowanych na ten jeden moment. Trzeba działać, trzeba rozwijać tą naszą modlitwę, więc niebawem dowiecie się na pewno, o co chodzi. Tak jak mówiłem, będę potrzebował też wsparcia i pomocy od Was. Na to bardzo liczę. Jeżeli ktoś by chciał wesprzeć mój kanał, to oczywiście też może są linki podane w opisie filmu. Słuchajcie, zobaczycie niedługo, o co chodzi, ale ja też nie chcę mówić wszystkiego teraz, żeby jakby nie tyle nie zapeszać, ale żeby dobrze z tym wystartować, bo pewne kroki już są podjęte, że tak powiem, i dowiecie się w trakcie tych działań. A to będzie bardzo, bardzo blisko, więc niedługo się o tym dowiecie wszystkim, ale zanim to Wam tutaj jakby pokażę, o co chodzi, to chciałbym, żebyście nie sugerowali się tym, co ja wymyśliłem, co oczywiście jest natchnieniem Bożym, które dostałem całkiem niedawno. Chciałbym, żebyście Wy zaproponowali coś, tak? Żebyście rzucili jakiś swój temat. Napiszcie tego maila, napiszcie tą wiadomość dla mnie, jaki macie pomysł, jak można by, jak skłonić jak największą liczbę osób w Polsce do modlitwy. Bardzo Was o to proszę. Bardzo liczę na te wszystkie wiadomości. I oczywiście przypominam, że pod każdym nagraniem modlitewnym codziennie należy wpisać własne imię. Jest to lista obecności, lista intencji modlitewnych od Was, tak? Naprawdę to są ogromne tutaj łaski też dla Was za to, co robicie, więc proszę o dalsze uczestnictwo. Modlimy się, kochani, aż do trzech dni ciemności. Wielkie Bóg zapłać Wam za to, co robicie. My usłyszymy się już niebawem, tu prawdopodobnie na naszej kolejnej codziennej modlitwie. Więc ja Wam dziękuję, kochani. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Wszystkiego dobrego.